i panowie, sponsorem main eventu dzisiejszego wieczoru jest firma... Dymek na pewno to jest to zawodnik, który bardzo dobrze posługuje się swoimi pięściami, ale tymi pięściami teraz trafia Piotrek Wawrzyniak. Ależ trafił Piotr Wawrzyniak i to może być koniec walki. Tarapaty, tarapaty, Tymka mocno w ofensywie Piotrek Wawrzyniak. Szuka sobie tam miejsca Piotr Wawrzyniak, aby zadać te decydujące ciosy, ale dobrze skręcił się teraz do nogi, uciekając głową przed kolejnymi ciosami. Tymoteusz Łopaczek, ale strasznie rozbity jest zawodnik WCA Warszawa. Trafił mocnym ciosem, krwawi Tymek. Widać, że zaprasza go z powrotem do stójki Piotr Wawrzyniak, ale wydaje się na miękkich nogach troszeczkę Tymek jest. Przetrwał to Tymek. Piękny teraz rzut rodem z judo, tak zwane Karaigoshi, ale to było dobre. A musimy pamiętać, że właśnie Piotrek Wawrzyniak ma duży ten bęgrat, jeśli chodzi o dużo. Próba poddania Tymka, ze strony Tymka. Próbował złapać żubia, złapać uchwyt ręka głowa, zrobić roll, wtedy by się spiął od razu za plecy Piotra Wawrzyniaka. No ale stracił pozycję i to są chyba najgorsze w tym momencie informacje dla Tymka. Poszukał teraz z bocznej pozycji Piotr Wawrzyniak. Nieustępliwy jest Piotr Wawrzyniak, nieustanna presja z jego strony, stara się go złapać na kontrę Tymoteusz Łopaczek, dobre odchylenia, próba teraz kolana, doszło kolano do korpusa Piotra Wawrzyniaka, ale nie zrobiło to na nim jednak większego wrażenia i teraz znowu zawodnik Czerwonego Smoka z góry. Oj, nie ma tutaj kalkulacji, śmigają nam te kolejne ciosy, próba middle kicka lewą nogą Piotra Wawrzyniaka, mocno lewy Tymka Łopaczyka, podłączony jest, wydaje się, Piotr Wawrzyniak. No co walka, to coraz lepsza, naprawdę świetnie tutaj prezentuje nam się karta Babylon MMA. Wielkie brawa dla Artura Gwoździa, bo naprawdę nie wiem z czego, ale naprawdę chyba z kosmosu ułożył tą kartę walk. Delektujmy się, ostatnie 5 minut, albo i mniej tego pojedynku przed nami. Czerwone spodenki Tymek Łopaczyk, czarne Piotr Karpczak, od razu high kickiem zaczyna Piotrek Karpczak, ale kontruje to lewym, trafił lewym prostym. Bardzo mocno Piotr Karpczak, nie wiem czy to był lewy prosty, czy lewy sierpowy, nie zauważyłem tego, ale na pewno był to cios lewą ręką i od razu do parteru bardzo szybko przechodzi ground and pound Piotr Karpczak. Podziało się już bardzo, bardzo dużo w tym pojedynku. Złapany uchwyt ręka głowa. Myślałem, że Wawrzyniak postraszy tutaj, ale tutaj piękne tej przejście, ale złapany. Złapana głowa Tymka Łopaczyka. Zostało 20 sekund do końca. Jeszcze cały czas pracuje mocno Piotrek Wawrzyniak. Próbuje podnosić wyżej Tymek nogi do góry, żeby jeszcze spróbować zagrozić poddaniem. Próbuje jeszcze wstanie, ale teraz młotki ze strony Piotra Wawrzyniaka. Skręcił się oczywiście Tymoteusz Łopaczek. Nie da się skończyć w tym starciu przed czasem. Zawodnik z Warszawy. Bardzo dobra walka, kapitalna wojna ze strony Tymoteusza Łopaczyka i Piotra Wawrzyniaka. Panie i panowie, po trzech pełnych rundach najważniejszego starcia gali Babylon MMA 26 o wyniku main eventu zdecydowali sędziowie punktowi, którzy walkę oceniali następująco. Szymon Bońkowski 30-26, Bartłomiej Czajka 30-27, Cezary Wojciechowski 29-28. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Piotr Wawrzyniak! Panowską statuetkę zwycięzcy wręcza sponsor main eventu, przedstawiciel firmy Murzynianka, pan Jacek Wiśniowski. Dodatkowo, pan Megalitor z firmy Krupp Stifler, wręcza jej właściciel, pan Krzysztof Ławniczak.